Czołem kochani, szczęść wam Boże. Jaką rzecz jest zbudować najtrudniej? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Co nam może kojarzyć się z Peru? Dla jednych będzie to Machu Picchu, chociażby znane, piękne, zabytkowe miasto Indian. Dla innych majestatyczne Andy, ogromne góry. Dla innych jeszcze będą to miłe, zabawne i bardzo wesołe lamy, które są symbolem niemalże tego kraju. Dla mnie osobiście to Ernest Malinowski, polski inżynier. Ktoś się spyta, co taki człowiek może mieć wspólnego, no właśnie, z Peru? A on jest tam też bohaterem narodowym. Ale jak to możliwe? Być bohaterem w dwóch krajach i to jeszcze tak odległych? Koleje życia Ernesta powiodły właśnie tam, niemalże na koniec świata, do Peru. Tam też podjął się zadania, o którym inni mówili, że jest niemożliwe do wykonania. Zabrał się za projektowanie i budowanie kolei transandyjskiej. Kolei najwyżej położonej na świecie. Kolei, której konstrukcje zapierają dech w piersiach. Sprawiają, że jakby tych gór tam prawie wcale nie było. Jakby te doliny wcale tam nie istniały. A ludzie, dzięki kolei szynowej, od dawien dawna mogli być ze sobą w końcu połączeni. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa, które zapisał nam święty Łukasz. Posłuchajcie. Jan, syn Zachariasza, obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Z czasów Ernesta Malinowskiego technologie poszybowały w górę o wiele bardziej. Wszystko jest jeszcze bardziej rozwinięte i wydaje się, że nie ma już dla nas rzeczy niemożliwych. Przecież nie zachwyca nas już sama kolej, a potrafimy nawet latać w kosmos. No cóż, wydaje się jednak, że są trudniejsze sprawy niż te wszystkie naukowe wynalazki. A tym okazuje się nawrócenie. Nawrócenie własnego serca, znalezienie drogi. Od mojego serca do Chrystusa, do Boga. Jak tam dojść, jak się dostać, jak to wszystko naprostować, wyprostować i wyrównać. A my znamy na to sposób. Trudny, bo czasem wymagający, ale łatwy, bo na wyciągnięcie ręki. To jest rakieta, którą jest spowiedź święta. To jest rakieta, w którą się wchodzi do konfesjonału. Tam Chrystus nas rozgrzesza, odpuszcza nam grzechy, a my nawracamy się do Boga. To jest bardzo dobra sprawa, do której nawołuje nas adwentowy czas. Okej. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że jedną z najtrudniejszych rzeczy do zbudowania jest droga z naszego serca do samego Boga. Ale przy Chrystusie nie jest to niemożliwe i każdy może to zrobić. Mam nadzieję, że mamy teraz jedno wielkie KPW. Mam też do was takie adwentowe pytanie. Czy zdążyliście już dojść prostymi ścieżkami na roraty? Czy wybieracie się po drodze na rekolekcje adwentowe? I czy doszliście już do spowiedzi, która jak rakieta powoduje, że możemy unieść się do Chrystusa i wznieść się do nieba?
jeśli to wszystko Wam się udaje? Napiszcie mi o tym w komentarzach na YouTubie, gdy znajdziecie tam mannę z nieba. Tymczasem dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!